Dzień dobry, 8 listopada, środa. Słuchajcie, ja dzisiaj troszeczkę mam zajęć takich typowo z obsługi firmy, czyli musiałem jeszcze, okazało się, że dwóch dokumentów zapomniałem wydrukować do księgowej, więc szybko z rana musiałem to ściągać, drukować i zaraz muszę iść zanieść to. Też towar jakiś tam przyszedł wczoraj, to wszystko trzeba rozładować, więc tych takich zajęć poza naprawowych jest coraz więcej, o coraz więcej rzeczy trzeba dbać, żeby to wszystko funkcjonowało. Kiedyś to, jak miałem tylko zakład szewski i z tego można było fajnie wyżyć, z tych napraw miałem więcej energii do naprawy butów, pracowałem naprawdę bardzo długo, bo często do 21 i dłużej od samego rana. No już jestem panem po 40, więc troszeczkę ciężej już się tak pracuje, a też więcej obowiązków domowych. Więc no, tego czasu na buty nie ma, aż tak bardzo dużo nie mogę przeznaczyć. Co ja tutaj, o, jeszcze tutaj Septosal leży. Super, a propos, super środek do dezynfekcji. Ja tym też dezynfekuję kopyta szewskie. Jak rozciągam buty, to te maszynki na 15 minut spryskuję. Później to przecieram szmatką, żeby to zdezynfekować, bo no wiadomo, że różne buty się wkłada, nie tylko nowe, więc to trzeba zachować jakąś, w jakimś stopniu jakąś tam higienę, żeby nie było jakichś niespodzianek. Słuchajcie, co ja tutaj mam? Mam takie dziecięce buty młodzieżowe. One były bardzo mokre, ja je przesuszyłem, wyschły tutaj przez noc. Na kaloryferze, oczywiście na kaloryferze, przecież tak się suszy buty, nie? Nie będziemy czekać dwóch tygodni, aż one naturalnie wyschną. Z tym, że to musi być taki letni kaloryferek. Nie jakiś bardzo ciepły, żeby wam tego nie porozklejało, tylko żeby po prostu tam te ciepłe powietrze leciutko i przewiew, żeby był przede wszystkim. Tutaj to jest taka guma i cały materiał się rozwarstwił. Więc tutaj no, trzeba będzie to wszystko usunąć. No i znowu jest tak, że ten etap czyszczenia to jest najbardziej ciężki, tak? Po prostu rękawice się rozpuszczają od tych rozpuszczalników, opary i tak dalej, no ale podstawa no to jest dobrze wyczyścić. Natomiast ja tutaj się postaram jeszcze coś zabezpieczyć, żeby jakieś odbudować lico, zabezpieczyć, żeby pierwszy deszcz nie spowodował, że ta woda będzie się wchłaniała w środek. Tak, żeby jak już się klientka zdecydowała takie buciki dziecięce kleić, to chciałbym to zrobić jak najlepiej potrafię, żeby one faktycznie wytrzymały swoje i nawet na deszczu. Tu chcę wam pokazać, o, obcasiki, wibramki męskie, ładnie się prezentują. Tutaj też drugie wibramki. Tutaj tak samo był ten obcas mozabitowy, był troszeczkę spróchniały od wilgoci, bo tam były bardzo cienkie gumy. Więc ja to też musiałem dobrze podsuszyć, popodklejać te warstwy niektóre, pozbijać gwoździami od środka, żeby to wzmocnić, bo to się na zewnętrznej stronie tutaj najbardziej było to uszkodzone. No i lekko te 2-3 mm musiałem to ścieniować i dać grubsze wibramy, tutaj akurat nie takie. Obcasów mam teraz bardzo dużo, więc tylko wam nieliczne pokazuję. Tutaj widzicie, tutaj jest odbudowa obcasa. On był bardzo, bardzo zdarty. To jest na koturnie, więc tutaj nie było mowy o tym, żeby w ogóle skracać to, no bo to by się bardzo źle chodziło. Jak jest obcas na przykład taki, to czasami jak jest za bardzo zdarty, to można wyrównać te parę milimetrów, skrócić i nic się wielkiego nie stanie. Czasami trzeba odbudowywać, ale to wszystko, to każde buty trzeba indywidualnie, muszę zobaczyć, jak się będzie profil układał, jak będą fleki. Te fleki tutaj były robione jakieś 2 lata temu, malutkie. Jeszcze są w połowie dobre. Natomiast tutaj było do szycia, będą do szycia, bo tutaj się materiał rozerwał. Tak jak widzicie, warto dać więcej pieniążków, to tak obraźliwie dla pieniędzy. Więcej zapłacić po prostu za usługę i dostać wysokiej jakości. Patrzcie, no to jest wielkości mojego paznokcia i one 2 sezony jak nic wytrzymały.
jeszcze wytrzymają. Ok, to pokazałem. Tutaj co tutaj jest? Aha, tutaj będę wszywał zameczek. Wczoraj go wkleiłem, jest ładnie wklejony, równiutko. Podstawa to dobrze wkleić zamek. On musi być na tyle wklejony, żeby wszystko dobrze pracowało. Natomiast z tymi, ja często widzę taką rzecz, po prostu w Lasowskich, że oni tak już oszczędzają czasami na tych zamkach, że nie dadzą oryginalnego zamku, który jest zakończony oryginalnie, tylko po prostu ucinają. Ucinają, montują takie małe spineczki, które jeżeli się zaciąga się ten but, to one nie wytrzymują tego i się zrywają. I to się niestety uszkadza ten zamek. Więc patrzcie, jak jest zabezpieczony zamek, bo tutaj jest na przykład, w tym jest solidnie zabezpieczony. To są wojasy akurat, nie? I to jest oryginalny zamek. Ja wam pokażę zaraz różnicę. O. Widzicie? Zamek oryginalnie zabezpieczony. Tutaj jest zgrzew już i jest to solidnie zabezpieczone. Natomiast, żeby oszczędzić pieniądze, to oni ucinają i z taśmy, z długiej taśmy tylko suwaki nakładają i te zabezpieczenia częściowo w tych butach nie są takie mocne. Widzicie, tutaj jest oryginalny zamek i on jest po prostu tutaj ucięty. Ucięty, a on powinien być tak jak w tym wojasie, zabezpieczenie, i tutaj już powinien być oryginalny w zamku taki zgrzew, który zabezpiecza wam te włókna, że one się nie szczępią. A jak utniecie zamek, po prostu ciach, ciach, i zrobicie na przykład z metra, zrobicie cztery takie pary butów, no to te zabezpieczenia, no one nie będą takie mocne jak oryginalnie zamek. Oszczędności, myślę, że to są jakieś tam groszowe sprawy, no ale jeżeli się miliony butów produkuje, no to już się robią duże, nie, pieniądze. Dlatego jak kupujecie buty z zamkami, to patrzcie, jak są tutaj końcówki zabezpieczone. To jest bardzo ważne. No i jeszcze co mam tutaj? Jakąś tam torebkę, ryłko do zszycia. To jest fajnie, bo to jest wszystko skórzane. Tutaj ten łącznik też jest skórzany, więc to muszę tutaj te nitki ładnie porozpruwać, powyciągać, wkleić to. Jak już będzie wklejone równiutko, to wtedy poprzeszywamy. Dlaczego to się tutaj rozpruło? Ja myślę, że dlatego, że po prostu jak się szyje w fabryce torebki, to robi się rygiel maszyną jedną, drugą stronę i się po prostu ucina nitki. Natomiast szewc zazwyczaj je upala, czy to lutownicą podgrzewa taką specjalną, czy po prostu zapalniczką, na dodatek jeszcze to zabezpiecza się. No i to też trzeba jakiś tam rygiel zrobić, czyli później na koniec jak zjechać, to jeszcze wrócić i albo można też zawiązać, w zależności co się szyje oczywiście, nie? Ale zazwyczaj jest tak, że już taka naprawa już nie puści. Tutaj nie wiem, czemu tutaj się stało, bo tutaj może jakieś uszkodzenie mechaniczne, może po prostu nie było to dobrze zabezpieczone. Słuchajcie, to na tyle. O, już i tak 8 minut się nagrało. Słuchajcie, ja was zapraszam bardzo. Jeśli macie ochotę coś kupić do butów, to na moje aukcje Allegro, szewc-śląsk.pl/pl, jakoś tak było. I chętnych to dajcie suba na moim kanale YouTube, bo już widzę, że te do 10 minut filmiki, ja bym chętnie mógł nawet kręcić dłuższe i to tylko wejdzie wtedy na YouTube. Więc jeżeli coś chcecie zobaczyć, mamy jakieś stare filmy, gdzie pokazuję, jak coś tam czyszczę, naprawiam, więc można coś pooglądać. Ja wam życzę miłego dnia, do usłyszenia, cześć!